Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Max Payne. Kontynuujemy sobie, jak widzieliśmy, wyszliśmy, to Max ładnie ujął, przez okno, żeby nie umrzeć. Zapisy, prosili. Inaczej też. Jeden z monitorów pokazywał, co zostało z wewnętrznego kręgu. Rzekome zwłoki Alfreda Woodena wstały. W cudowny sposób budząc się ze śmiertelnego snu, Wooden sprawiał wrażenie zadowolonego. W krainie ślepców jednooki jest królem. Nie wiem, jak to zrobił, ale był to sprytny sposób na wycofanie się ze złożonych obietnic. Jego opowieść pasowała do układanki, więc pewnie była prawdziwa. No cóż. Chciałbym mieć jeszcze obrzydę. Jeden z monitorów pokazywał, co zostało z wewnętrznego kręgu. Rzekome zwłoki Alfreda. Dalej.
Dobra. Alarm! Nie! Jest, że on nie umarł, kurwa ma. Że Max Payne wyświadcza w ten sposób przysługę naszemu miastu. W tej swojej krucjacie posunął się za daleko. Oszalał i trzeba go powstrzymać. I zrobimy to. To był komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Dobra, ciśniemy dalej.
Alarm! Na biurku leżała kaseta wideo. Nicole Horn szantażem wymusiła milczenie członków wewnętrznego kręgu. Do taśmy dołączono napisaną na luksusowym papierze notkę z żądaniem. Przypomniałem sobie o Candy Down, nagrywającej numerki z klientami i sprzedającej te dzieła. Perwersyjne zabawy nie były pewnie najgorszym grzechem Woodena, ale czułem, że po wszystkim przyda mi się dodatkowe zabezpieczenie. Policja, działania, czyn, śnieżycy, jeep brawura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania, czyn, śnieżycy, jeep brawura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania, czyn, śnieżycy. Woden zostawił coś dla mnie. Przygotował iście wojskową odprawę. Najważniejsze części budynku Azir Corporation zaznaczył na czerwono. Biuro pani prezes znajdowało się na samej górze, tuż pod jej apartamentem. Windami sterował komputer ochrony, będący częścią głównego systemu umieszczonego w podziemiach. Wieżowiec był strzeżony niczym forteca. No, czekaj, 10 minut kończyłem. Działania. Czy... Azir Corporation nadal rośnie w siłę i osiąga znakomite wyniki na giełdzie. Eksperci dostrzegają jednak zagrożenia związane z takim powodzeniem firmy. Niektórzy stwierdzili nawet, że Azir Corporation stanie się jeszcze większym monopolistą niż Microsoft. Ja nie strzelam. Atakuję przeciwnika. Nie no, tak nie. Znaleźć i zniszczyć. Najlepszy film? Nie,
Odporny jesteś? To się akurat fajnie udało. Śniłem o zemście. Sny te zawsze były koszmarami. Za każdym razem byłem blisko i zawalałem sprawę. Tym razem też byłem prawie u celu. Prowadziło mnie nazwisko Nicole Horn. Nie miałem nic do stracenia. Tutaj sobie zapiszemy w tym dokładnym miejscu. Zakończymy ten odcinek. Nic do stracenia. Kurwa. Dobra, tutaj sobie kończymy ten odcinek. Ja się z nami żegnam, także siemana, cześć.